Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj odkryliśmy nową miejscówkę, jesteśmy w Kamieniołomie. Bardzo fajne, stare wyrobisko, nieczynne już. Testuję jednocelowy sensor Leica na Insta360. Zobaczymy, jak to wszystko ze sobą gra. Trudno mi nawet powiedzieć, nigdy tym nie latałem. Jest dosyć ciężka, ja wziąłem tutaj takie z mocowaniem od razu, wersję z cięższą baterią. Latam dosyć ostrożnie, takim cruisingiem. Zrobiłem właściwie dwa loty z nią, jeden się nagrał. Drugi nie. Fajne popołudnie. Porównamy sobie ujęcia z Hero 10, która kamera jest w tej chwili najlepsza. No bo o Action 2 to może nie będziemy mówić teraz, nie? Słuchajcie, ten projekt, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch kamer, był zupełnie spontaniczny, a mianowicie na kawce mówiłem o tym, że nie testowałem nigdy Insta360 One R z jednocelowym sensorem. I napisał do mnie Marcin, no Marcin jest fotografem, fantastyczny facet, słuchajcie, z klasą i z gestem. Napisał, że wypożyczy mi na parę dni tą kamerę. Mówię, kurde, no dlaczego nie, przysłał mi po dwóch dniach in postem. I w tym materiale ja tą kamerę mam w tej chwili 3 dni u siebie, a wcześniej głównie używam GoPro, mam chyba z 6 w tej chwili GoPro modeli różnych. I powiem wam, że jest bardzo fajna. Chciałem pokazać parę takich rzeczy, takich jak dźwięk, jak low light na przykład, czyli warunki słabego oświetlenia, jak wygląda stabilizacja, bo jednak GoPro jest pod tym względem takie no, liderem zdecydowanie, jak wygląda funkcjonalność. Co do Insta360, ja do tej pory używałem kamerki Go i kamerki X, czyli 360 stopni i mogę powiedzieć tak, jest to firma bardzo innowacyjna, robi fantastyczne produkty i wiele produktów Insta360 jest bardzo nowatorskich, tak jak mała kamerka Go 2, fantastyczny produkt, X też, czyli 360, czy kamera SMO 4K, jako pierwsza rozebrana kamera do FPV, która stanowi jednocześnie replikę kamery Insta360R. Także całkiem fajne rozwiązania i dobra firma. Myślę, że z czasem się jeszcze mocniej rozwinie. Ja się bardzo cieszę, że mam okazję testować. Zobaczcie sobie rezultaty w takim razie. To, co jest fantastyczne, GoPro ma w tej chwili już 4K w 100 klatkach na sekundę, ale wtedy nie używamy Real Steady, tylko HyperSmooth, to jest właśnie to nagranie. Dosyć ciekawe, można zwolnić czterokrotnie do 25 klatek na sekundę. Bardzo się cieszę, że mamy takie możliwości obecnie, super sprawa. Tu jeżeli chodzi o te pierwsze przeloty w Kamieniołomie, ja nagrywałem w dwóch rozdzielczościach, 5,3K w 25 klatkach i 4K w 60. Co ciekawe, nie wszystkie nagrania mi zostały, właściwie z przelotów mam tylko 3 nagrania, więc ta kamera nie zawsze nagrywa tak jak GoPro, że praktycznie jak mam sformatowaną kartę, to 100% wchodzi mi nagrań. Tutaj niestety nie było tak dobrze. Jeżeli chodzi o jakość obrazka, to co widzimy, genialnie, jeżeli chodzi o oddanie i zakres dynamiczny fajny przy tym sensorze jednocelowym, i kolory, i głębia, plastyka tego obrazu jest super. Naprawdę mi się podoba, nawet widać trochę detali pod słońce. Natomiast to, co jest niestety niepokojące, to fakt, że na kładzie FPV, czyli na dronie, ona nie stabilizuje w 100% tak jak GoPro, bo widać, że ta forma stabilizacji powoduje takie drżenie, takie jello od czasu do czasu. Ja myślałem, że to są, słuchajcie, śmigła, że mamy stare czy zniekształcone śmigła, albo odkręcone połączenia śrubowe, poluzowane na tym kładzie. Więc dzisiaj sprawdziłem punkt po punkcie, jak to wygląda i faktycznie jest tak, że miałem nowiutkie śmigła zamontowane, wszystkie połączenia śrubowe dokręciłem, latałem bardzo ostrożnie. Fakt, że delikatnie wiało już w tym drugim dniu sesji,
ale tak czy inaczej, ten materiał może Wam dużo dać, jeżeli chodzi o taki pogląd, czy warto tą kamerę zastosować. Ja myślę, że warto, oprócz tej stabilizacji, to można też rozwiązać pewnie na lepszy sposób niż ja, bo miałem połączenia sztywne. Można by pewnie damperki użyć, czy jakąś konstrukcję, która delikatnie te drgania redukuje. Stabilizacja w tym programie Studio 360, ona nie jest doskonała. To oprogramowanie jest takie średnie, bym powiedział. W porównaniu do Real Steady to faktycznie nie wygląda to rewelacyjnie, ale macie już pogląd na to, jakie są możliwości i co można uzyskać z kamery Insta360 One R, przynajmniej w tym zakresie, który byłem w stanie zrobić. Warunki są specyficzne, bo tak, po pierwsze jest wiatr, po drugie słońce jest tak nisko, ja wyszedłem o godzinie 15, a jesteśmy jak w Norwegii przy Midnight Sun. Kto był na północy Norwegii, albo Skandynawii lub Rosji, to wie, o co chodzi. Jest po prostu słońce przez całą dobę tak zawieszone nisko, nawet niżej niż teraz, nad horyzontem. Nawet o północy można pośmigać, czy o pierwszej, czy o drugiej w nocy. Dobra, teraz ta nasza gwiazda, bardzo fajna kamera, ja z nią wczoraj latałem, jest cięższa, bardziej dostojna, także spokojnie, ale tu mamy miękki teren, trzeba zabezpieczyć akumulator, tylko żeby się nie rozpiął, żebyśmy nie zgubili tego całego ustrojstwa, reszta jest w miarę ogarnięta, bo tu nie ma nawet gdzie jej rozbić, chyba że o słup wysokiego napięcia. Sprawia wrażenie naprawdę fajnej, bardzo duży ma obiektyw, tak jak tu widać, ale to co jest też śmieszne, ma bardzo mały ekran, więc ta kamera ma w sobie dwie takie dosyć śmieszne cechy, nie? A GoPro ma to bardziej wypośrodkowane. Słuchajcie, sesja była mega fajna, naprawdę ekstra, oprócz tego, że mamy lekki wietrzyk, a mianowicie taki, to poza tym jest gitarka i fajnie się latało. Mam nadzieję, że ta Leica potrafi wystabilizować dobrze, że ta Insta360 z obiektywem stworzonym we współpracy z Leicą właśnie dadzą radę, bo uważam, że to jest jedna z ciekawszych latających optyk, jakie możemy znaleźć w ogóle na rynku, jeżeli chodzi o kamery sportowe. Myślałem o tym, żeby kupić też Sony ZV-E1 czy 1, natomiast nie widzę tego uzasadnienia, dlatego że ten aparat nie jest przystosowany do upadków. Fajny czas, fajne miejsce, ludzie mnie rozpoznają, co ciekawe. To jest też mega humorystyczne i śmieszne, że w wielu miejscach się pokazuje. Ja mam mały kanał i niewielką społeczność, ale jednak ludzie mnie kojarzą i to jest mega, mega śmieszne. Na pewno szybciej zaczyna nagrywać GoPro, zdecydowanie. I ekran jest o niebo lepszy. Teraz mam dwie kamery przed sobą w rękach. Dzisiaj przeleciałem tędy dronem bez problemu. Tu było bardzo dużo miejsca. Całkiem fajny przelot był. Robi się zimno, zaraz przyjdziemy. Trzeba rozpalić ogień i będzie fajnie. Słuchajcie, faktycznie podsumowując mogę powiedzieć tak, świetna jest Insta360 One R z tym jednocalowym sensorem, używałem ją równolegle do GoPro Hero 10, miałem też przez 4 dni możliwość porównania z kamerką Action 2, Action 2 już oddałem i Insta też oddałem dzisiaj i mogę powiedzieć, bardzo fajna kamera, jak ktoś używa tak na wakacjach czy do takiego codziennego użytkowania, jak najbardziej tak, natomiast do latania FPV niestety jest trochę ciężka, trochę mam mały ten ekran, jeżeli chodzi o te moduły, to moduł ekranu jest faktycznie dość mały. No i to, że ta stabilizacja, ja próbowałem też stabilizować w samej aplikacji mobilnej i niestety w żadnym przypadku nie udało mi się w pełni ustabilizować, tak jak jest w przypadku GoPro Hero
czy 8, czy 9, czy 10, gdzie stabilizuję Freel Steady na co dzień. I ten obraz faktycznie wygląda bardzo gładko. Tak tutaj w Insta360 nie uzyskałem ani jednego lotu, który byłby w pełni płynny, bez efektu Jello. Może filtry, gdybym miał filtry ND, może dałyby radę i ten efekt byłby lepszy, ale na teraz mogę powiedzieć, że faktycznie ta kamera wymaga jeszcze dodatkowych zabiegów, żeby zastosować ją na kładzie FPV. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję jeszcze raz Marcinowi za wypożyczenie. Zapraszam na jego profil, bo jest genialnym fotografem i warto spojrzeć na jego zdjęcia i podziwiać, zainspirować się jego pracami. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!